dzisiejszym odcinku przybliżymy działalność Oświęcimskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz jego propozycje dla mieszkańców. Zaprosimy na nadchodzący Tydzień Kultury Beskidzkiej i występ zespołu Hajduki, świętującego 45-lecie działalności. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu został powołany uchwałą Rady Miasta w 1999 roku. Jego głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta w zakresie sportu i rekreacji. Do podstawowych zadań MOSiR należy organizacja działalności sportowo-rekreacyjnej, organizowanie popularnych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie i koordynacja działalności stałych zespołów i sekcji sportowych, podejmowanie działań mających na celu rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, a także wyposażenie w urządzenia sportowe i rekreacyjne obiektów znajdujących się w mieście. Takim sztandarowym projektem realizowanym już od 15 lat przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest rodzinny rajd rowerowy organizowany co roku. Jest to impreza, która cieszy się ogromnym powodzeniem wśród wielu mieszkańców miasta, a także osób spoza regionu. Jest to impreza, na którą przyjeżdżają całe rodziny, nawet wielopokoleniowe. Jeżeli chodzi o sport szkolny w Oświęcimiu, on jest uwarunkowany organizacją w całym województwie. Małopolski Szkolny Związek Sportowy na początku każdego roku szkolnego zaprasza młodzież z całego województwa do rywalizacji sportowej. Na najniższym szczeblu w Oświęcimiu MOSiR jest takim organizatorem zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Organizujemy zawody w różnych dyscyplinach sportu, głównie w grach sportowych, w lekkiej atletyce, ale także pływaniu, tenisie stołowym czy nawet szachach. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspiera swoim działaniem finansowo-organizacyjnie drużynę trampkarzy juniorów młodszych i juniorów starszych klubu Unia Oświęcim. Ta współpraca na pewno wygląda bardzo dobrze. Świadczą o tym choćby występy tych drużyn na szczeblu Małopolski Zachodniej, jak i na tym najwyższym szczeblu wojewódzkim, gdzie te drużyny systematycznie występują i z całkiem dobrymi rezultatami. Wśród najbardziej znanych obiektów MOSiR-u jest stadion przy ulicy Legionów, hala lodowa, kryta pływalnia, hotel olimpijski, a ostatnio skatepark. Ośrodek zarządza także boiskami do piłki nożnej w międzywalu rzeki Soły, zespołem boisk na osiedlu Stare Stawy oraz boiskiem na osiedlu Domki Szeregowe. Wydzierżawia też korty tenisowe. Aktualnie na naszym basenie trwa przerwa technologiczna. Basen będzie ponownie otwarty na początku września. W naszej ofercie skierowanej do mieszkańców Oświęcimia znajdują się takie zajęcia jak zajęcia aerobiku, aquaerobiku. Dostępna jest sala gimnastyczna. Posiadamy ofertę również dla dzieci z wadami postawy. Organizowane są zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Udostępniamy dla mieszkańców kąpiel ogólnodostępną na basenie 50-metrowym, na którym można trenować, doskonalić umiejętności pływackie. Posiadamy również mały basen, znakomity do prowadzenia nauki pływania. W miejskim ośrodku działają sekcje sportowo-rekreacyjne, jiu-jitsu, mini-siatkówki, piłki nożnej, ośmiorniczek, a także szkółki mini-hokeja, łyżwiarstwa figurowego, nauki pływania i nauki jazdy na łyżwach oraz ligi siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, brydża sportowego, tenisa stołowego i piłki ręcznej. Zaczęliśmy cały cykl rozgrywek wakacyjnych. Chodziło nam przede wszystkim o młodzież, która pozostaje w Oświęcimiu na okres wakacji. W roku 2000, czyli w bieżącym roku, to już jest 13. runda, edycja, jakby to nazwać. Były lata, gdzie mieliśmy po 20-30 drużyn. W tej chwili komputery nas zabijają, bo coraz mniej młodzieży przychodzi. Wolą siedzieć w domu przed komputerem niż biegać po boisku i się męczyć. Na zajęciach mini hokeja rozpoczynamy pracę z najmłodszymi adeptami hokeja. Uczymy podstaw jazdy na łyżwach, operowania kijem krążka, dlatego jest to, można powiedzieć,
najtrudniejsza praca, dlatego że dzieci, które przychodzą, nie potrafią praktycznie nic. Są dzieci, które nigdy w życiu na lodzie nie były, dlatego uczymy ich od samego początku podstawowego elementu, jaki mówię, jest technika jazdy i technika kija. Są to zajęcia dla najmłodszych dzieci, praktycznie od 5 lat rozpoczynamy naukę z takimi dziećmi do 3 klasy szkoły podstawowej. Zajęcia w czasie wakacji na lodowisku są organizowane dla grupy wyspecjalizowanej już, czyli dla łyżwiarzy figurowych, którzy trenują w uczniowskim klubie łyżwiarstwa figurowego w Oświęcimiu. Jest to bardzo duża rzesza zawodników, jeśli chodzi o kraj, i mają bardzo duże osiągnięcia zarówno ci najstarsi, jak i ci najmłodsi. Natomiast możemy się poszczycić tym, że prowadzimy również zajęcia organizowane przez MOSiR od października do marca, gdzie prowadzimy zajęcia w 2 grupach szkoleniowych, w grupie bardzo początkowej, w grupie zaawansowanej. Wakacje z tenisem stołowym teraz w tym roku są 2 tygodnie, to znaczy mamy zajęcie od 12 do godziny 14 w Miejskiej Gimnazjum nr 2. Cieszy się to w miarę dobrą frekwencją, ponieważ przychodzi od 10 do 20 kilku dzieci na zajęcia. Oczywiście dzieci przychodzą również z dziadkami i dziadkowie również grają w tego ping-ponga razem ze swoimi wnukami. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest też organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez dla mieszkańców miasta. Live Festival, Święta Miasta, rodzinnych rajdów rowerowych czy wyjazdów na narty. Od 2 sezonów z MOSiR-em wyjeżdżają na narty także amatorzy sportów zimowych. Liczymy, że wyjazdy będą cieszyły się coraz większym powodzeniem. I w tym roku mamy również nową ofertę, rozszerzyliśmy ofertę dla amatorów sportów rolkowych, deskorolkowych i BMX-ów w postaci nowo wybudowanego skateparku, na którym już w tak krótkim okresie odbyły się różnego rodzaju zawody, w tym m.in. Mistrzostwa Polski w jeździe na bolu. Ośrodek organizuje także ciekawe zajęcia feryjne i wakacyjne. Polega to na szkoleniu młodych uczestników. Zapoznajemy ich na początku z techniką jazdy, żeby uczymy ich poprzez zabawę, prawda? Jak zachować równowagę na deskorolce, na jakich elementach, jak mogą sobie pozłożyć tą deskorolkę, jak mogą ją naprawić w ten sposób. Uczestnicy tacy w wieku od 6 do 10 lat. Warsztaty trwają w tym tygodniu od godziny 16 do 18 oraz w sierpniu przez cały tydzień od 12 sierpnia do piątku, w godzinie również od 16 do 18, więc serdecznie zapraszam. Chętni mają, powinni zapisać się na MOSiR-ze, wystarczy zgoda rodzica, lub mogą także zapisać się na zajęciach. Ja będę miał specjalne do podpisania formularze, ale wymagana jest osoba dorosła, która weźmie odpowiedzialność za młodego uczestnika. Oświęcim od dawna był sportowym miastem, a działalność MOSiR-u daje szansę, żeby sport i rekreacja była w naszym mieście powszechna, bo to oznacza zdrowie, dobrą zabawę i atrakcyjne spędzanie czasu. Od soboty 27 lipca aż do niedzieli 4 sierpnia na 5 głównych estradach w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu odbywać się będą koncerty w ramach 50. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. To najstarsza, największa i najdłużej trwająca w Europie impreza folklorystyczna, wpisana w kalendarz światowych spotkań folklorystycznych. Wydarzenie objęte jest patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko święto folkloru i sztuki ludowej, ale przede wszystkim tańca, śpiewu, muzyki, zabawy i radości. Impreza jest doskonałą okazją do kontaktu z rodzimą kulturą ludową, jak również do zapoznania się z różnorodną i niejednokrotnie orientalną kulturą innych państw i narodów. 50. Tydzień Kultury Beskidzkiej zostanie zainaugurowany w Oświęcimiu w piątek, 26 lipca o godzinie 20, plenerowym koncertem zespołu Trebunie Tutki, który zaprezentuje swoje największe przeboje.
Koncerty w Oświęcimiu będą się odbywały tradycyjnie na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury o godzinie 18. Tegoroczny Tydzień Kultury Beskidzkiej, który na wszystkich estradach rozpoczyna się 27 lipca w sobotę i trwać będzie do 4 sierpnia, u nas zainaugurowany dzień wcześniej, bo w piątek 26 lipca koncertem zespołów Trybunie Tutki, które chyba specjalnie rekomendować nie trzeba. Każdy, kto zna tę nazwę, każdy, kto lubi muzykę folkową i muzykę źródeł, na pewno tego koncertu nie przegapi. W ramach 50. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, oprócz prezentacji na 5 głównych estradach, odbędą się także liczne koncerty i cykliczne imprezy w innych miejscowościach. Festyn w Istebnej, Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Wiśle, Gorolskie Święto w Jabłonkowie, 35. Wawrzyńcowe Chudy w Ujsołach. Do imprez towarzyszących należą także barwne korowody zespołu w Wiśle, Szczyrku, Żywcu i koncerty kapel polskich i zagranicznych w Wiśle, Szczyrku, Żywcu i Makowie Podhalańskim, Targi Sztuki Ludowej w Żywcu oraz kiermasze i wystawy. Partnerem przedsięwzięcia jest województwo małopolskie. Projekt wspiera finansowo starostwo powiatowe w Oświęcimiu. Zespół Hajduki obchodzi w tym roku jubileusz 45-lecia działalności. Z tej okazji Hajduki, przez które przewinęło się wiele pokoleń Oświęcimian i które dziś znane są daleko poza Grodem nad Sołą, wystąpią na estradzie 50. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu. Ich koncert odbędzie się 3 sierpnia około godziny 21. W ramach tegorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej wydarzenie dla nas, Oświęcimian, a przede wszystkim Oświęcimskiego Centrum Kultury, wyjątkowe w sposób szczególny, jako że nasz zespół pieśni i tańca Hajduki, który uchwałą Rady Miasta Oświęcim zyskał tytuł reprezentacyjnego zespołu Miasta Oświęcim, obchodzi swój kolejny jubileusz. Działa już od 45 lat i w tym roku, w drugą sobotę Tygodnia Kultury Beskidzkiej, czyli 3 sierpnia, około godziny 21, będziemy mieli przyjemność zobaczyć koncert tego zespołu. Koncert jubileuszowy, w którym zaprezentują się wszystkie grupy, czyli mini hajduki, małe hajduki, średnie hajduki i najstarsze hajduki. W swoim repertuarze zespół posiada polskie tańce narodowe oraz pieśni i tańce z regionu krakowskiego, żywieckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, opoczyńskiego oraz tańce kujawskie i nowosądeckie. I serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na wszystkie koncerty Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a w sposób szczególny na koncert jubileuszowy Hajduków. Przypominam, 3 sierpnia około godziny 21.